Szczęść Boże, w drugą niedzielę wielkanocną. Cóż takiego, Panie, który widzisz przenikliwością Twych oczu przepaść ludzkiego sumienia, mogłoby ujść Twej uwadze, nawet gdybym nie chciał Ci tego wyznać? Tak pyta nas święty Augustyn. Z woli papieża Jana Pawła II nazywamy tę niedzielę Niedzielą Miłosierdzia Bożego. To coś więcej niż tylko jednorazowe poświęcenie. Miłosierdzie Boże jest objawieniem się Bożej miłości w historii zranionej przez grzech. Ta miłość przenika nas do szpiku kości, przenika nasze serca, prześwietlając je łaską uwolnienia. Umarły i zmartwychwstały Jezus jest najwyższym przejawem i działaniem miłosierdzia Bożego. Co On zastaje po opuszczeniu grobu, gdy przychodzi do swoich uczniów? Zamknięte drzwi. One nie stanowią dla Niego przeszkody. Przenika je z łatwością. Większym problemem są zamknięte serce i umysły uczniów. Zwłaszcza Tomasza, który dziś jest nieobecny. Sami widzimy, że dawanie świadectwa, relacjonowanie swojego spotkania z Panem Jezusem nie jest wcale łatwe. Możemy w najpiękniejszych słowach opisać to, co nas w życiu spotkało, ale nie będą nam wierzyć na to słowo. Ludzie potrzebują dowodu. Tomasz domagał się takiego dowodu, namacalnego. Chciał poczuć wszystko osobiście. Może nie chciał być gorszy od innych, bo inni widzieli Pana, a on nie. Widzimy w nim też postawę człowieka, który jest bohaterem i dużo mówi, ale kiedy cud dzieje się na jego oczach, mięknie z każdą sekundą. Widząc Jezusa, już nie chce doświadczenia i mówi: wierzę, Pan mój i Bóg mój. Zgodnie z dzisiejszymi czytaniami możemy powiedzieć, że wiara rodzi się z widzenia. Ale nie chodzi o widzenie samego Jezusa, ale przede wszystkim z tego, jak nas widzą. Nas, uczniów Jezusa, których wybrał i przeznaczył do głoszenia Ewangelii. Wielu powie: ja nie mam wiedzy, ja nie kończyłem teologii, ja nie potrafię nauczać. Nikt od Ciebie tego nie wymaga. O pierwszych chrześcijanach mówiono: zobaczcie, jak oni się miłują. To miłość wzajemną mamy pokazać. Doświadczenie Jezusa z Jego ciałem naznaczonym ranami jest doświadczeniem mistycznym. Dopiero tu widać, ile ta miłość kosztowała. Dzięki siostrze Faustynie możemy patrzeć na Jezusa zmartwychwstałego. Na tym słynnym wizerunku, a są dwie oficjalne wersje, widzimy Syna Bożego z Jego ranami, który nam błogosławi. Jednak najpiękniejszym przekazem nie są te promienie, które symbolizują Jego krew przelaną na krzyżu i wodę obmywającą nas z grzechu. Najpiękniejszym przesłaniem tego obrazu jest fakt, że Jezus wyłania się z ciemności. To szczególnie widać na obrazie wileńskim, a nie krakowskim. Kiedy zasłonimy postać Jezusa, pozostaje tylko czarna przestrzeń. To nasze życie bez Boga. Jesteśmy pogrążeni w mroku. I On w ten mrok wchodzi, by go sobą rozświetlić. Wchodzi w nasze życie, byśmy nie błądzili w ciemności. Byśmy nie zamykali się ze strachu przed tym, co nas czeka za drzwiami naszych domów. Wchodzi mimo drzwi zamkniętych i mówi: pokój wam. Wnosi w nasze życie odwagę, by wyjść z ukrycia. Święta siostra Faustyna też nie miała wykształcenia. Ledwie kilka klas szkoły. Potrafiła pisać i napisała pod dyktando Jezusa piękny dziennik życia grzesznika. Opisała wszystkie sposoby, jak wyjść z grzechu i gdzie szukać ratunku. Zmartwychwstały nie pokazuje się żadnemu człowiekowi złej woli. Więc już widzimy, że nasze nastawienie musi być dobre, chociaż mogę być pogubiony jak Szaweł, wielki prześladowca chrześcijan. Mogę być niedowiarkiem jak Tomasz i doświadczyć dotknięcia Boga. Mogę się zamykać, zaryglować wręcz, a On może do mnie przyjść, by mnie uwolnić. Przecież Jego rany, Jego przebite ręce i bok są jasnym komunikatem dla nas. Zobaczcie, jak was kocham. Jego zmartwychwstanie przecież było zwycięstwem, a więc zwycięstwo naprawdę należy do miłości. Jak tego doświadczyć? Jezus przewidział nasze obawy, nasze decyzje, nasze stany i przekazał swoim uczniom władzę odpuszczenia grzechów. Spowiedź to nie jest wizyta w pralni, gdzie wrzucamy nasze brudne sumienie, a wyciągamy czyste i pachnące. Spowiedź to spotkanie z Jezusem, który czeka na nas takich, jacy jesteśmy. A do ideału to nam wiele brakuje. Często wiele nam brakuje do bycia chociażby poprawnym. Okres wielkanocny jest ku temu najlepszym czasem, bo tak nawet mówią przykazania Kościelne, by się wyspowiadać i komunię przyjąć. Ale im częściej korzystamy z tych darów sakramentalnych, gdzie oczyszczamy się i napełniamy pokarmem dającym życie wieczne, tym lepiej dla nas. Zahaczamy trochę o Wielki Czwartek i obmycie nóg, z którym nie chciał się pogodzić święty Piotr. Uparcie twierdził, że Jezus nie będzie mu nóg umywał, bo cały jest nieczysty. Nic podobnego. Chrzest nas już obmył, ale z powodu tego, że jesteśmy w świecie i chodzimy w tym całym bałaganie, o nogi najbardziej się brudzą, bo mają styczność z tym, co nieczyste. To święta Faustyna zapisała w dzienniczku słowa, jakie skierowała do Jezusa. Znam całą moc miłosierdzia Twego i ufam, że mi dasz wszystko, co potrzebuję, słabe dziecię Twoje. W takim wypadku jedyne, czego potrzebujemy, to radości z przyjścia Jezusa do mojego życia, zaufania, że za każdym naszym świadectwem stoi On osobiście, że w razie naszego ubóstwa duchowego On nas ubogaci. Wszystko inne możemy nabyć jednym prostym zdaniem. Jezu, ufam Tobie. Z Panem Bogiem.